Witam serdecznie. Dzisiaj po południu Nvidia. Czego dziś się spodziewać? Jakie są ostatnie prognozy? Tym będziemy się dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Informuję, że dzisiaj rozpoczniemy o godzinie 22:00 specjalny live z komentarzem na żywo do danych i wszystkich informacji z Nvidia, które się pojawią po sesji w Stanach Zjednoczonych, więc już teraz serdecznie wszystkich zapraszam na to spotkanie. I informuję także, że partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Na dole są linki do trzech ciekawych materiałów: jak szukać okazji inwestycyjnych, mistrzowie inwestowania oraz jak myślą profesjonalni traderzy. Te materiały są idealne do tego czasu, w którym teraz się znajdujemy, by lepiej zrozumieć sytuację i mieć narzędzia do trafnej diagnozy sytuacji na wykresach. Więc zapraszam do tych materiałów podlinkowanych na dole w opisie i w komentarzu. Zaczynamy! Nvidia. Czego dziś się spodziewać i jakie są ostatnie prognozy? Drodzy Państwo, ten materiał będzie w szczególności poświęcony analizie tego, czego możemy się spodziewać dzisiaj po 22:00, kiedy zostanie opublikowany raport i wszystkie informacje dotyczące wyników oraz przyszłości dla tej spółki. To jest wydarzenie, które będzie w stanie dać nam odpowiedź na pytanie, jaka jest faktyczna zmiana nastrojów, czego można się spodziewać, czy sentyment cały czas sprzyja tendencji na rzecz kupowania ryzyka na całym świecie, czy też występuje już odpływ nadziei i optymizmu, jeżeli chodzi o spółki związane ze sztuczną inteligencją i w ogóle o spółki technologiczne. Dlatego też reakcja dzisiaj po 22:00 kontraktów terminowych na indeks Nasdaq oraz na spółkę to będzie coś, na co będziemy zwracać w szczególności dużą uwagę i zobaczymy te nastroje. Naprawdę dzisiaj najważniejsze jest obserwowanie tego, w którą stronę zmienią się oczekiwania, nastroje i czego będziemy mogli się spodziewać, ponieważ jeżeli tendencje, które obserwujemy w ostatnim czasie na spółkach związanych z technologią będą kontynuowane, będzie to zapowiadało, że prawdopodobnie aż do wyborów prezydenckich, a prawdopodobnie także do końca tego roku już tendencja wzrostowa na rynkach będzie obserwowana. Jeżeli oczywiście spółka zawiedzie i będziemy świadkami realizacji negatywnych scenariuszy spadków, to w takiej sytuacji inwestorzy przypomną sobie statystykę, która mówi, że wrzesień to jest statystycznie bardzo słaby okres do inwestowania na rynkach akcyjnych na całym świecie, no i po prostu możemy mieć kolejną fazę korekty. Naprawdę spółka może mieć dzisiaj zdecydowanie najważniejszy wpływ na perspektywy i percepcję inwestorów co do przyszłości spółek, które teraz są modą, które generują teraz przede wszystkim silne tendencje na rynkach finansowych, bo przypomnę, sztuczna inteligencja to jest moda, ale moda, która dowozi wyniki, zatem idą pozytywne cash flowy, przychody, zyski i nawet dywidendy. Dlatego też inwestorzy tak dużą uwagę będą przywiązywać do wszystkich informacji, które się pojawią dzisiaj po godzinie 22:00. Tak wyglądają perspektywy dynamiki wzrostu zysków na akcje w kolejnych interwałach kwartalnych, więc będziemy do tego wracać, ale dla rynku najważniejsze będzie to, czy spółka po pierwsze dowiezie przychody. Widzimy tutaj, że najnowsze prognozy pokazują, że przychody mają wynieść 28,8 miliarda dolarów, zysk netto ma wynieść 15,9 miliarda dolarów, a zysk na akcję ma wynieść 65 centów. To są prognozy dotyczące wyników, ale interesować nas będzie także przyszłość. Przyszłość, czyli to, jakie mogą być w przyszłości przychody, a w trzecim kwartale widzimy tutaj na podsumowaniu, że rynek spodziewa się prawie 32 miliardów przychodów. Marża operacyjna ma wynieść 75%, natomiast inwestorzy będą też oczekiwać, co się stanie z przyszłymi zyskami, bo jak tutaj widać na prognozach, zysk za trzeci kwartał ma wynieść 71 centów, zysk na akcję. To są punkty odniesienia i od tego będzie uzależniona reakcja inwestorów. Tutaj na tym podsumowaniu jest także komentarz analityków z Morgan Stanleya, którzy uważają, że należy przeważać tą spółkę z celem dla akcji na poziomie 144 dolarów. No i teraz, czy spółka jest przewartościowana, czy jest bańką spekulacyjną, czy dowozi wyniki, czy też nie. No i wykres, który jest w tle,
dobitnie pokazuje i odpowiada właśnie na to pytanie, czy spółka jest przewartościowana, czy zyski nie nadążają za wyceną giełdową, czy też mamy do czynienia z tym, że spółka, której zachowanie cen akcji jest niezwykle dynamiczne, odpowiada temu, jak zachowują się fundamenty tej spółki. I wykres jednoznacznie pokazuje, że względem historycznych średnich jesteśmy poniżej historycznych średnich, czyli spółka zachowuje się idealnie tak, jakie są wyniki fundamentalne tego przedsiębiorstwa, czyli absolutnie nie można mówić o tym, że spółka jest jakąś bańką spekulacyjną, jest oderwana od fundamentów. Wykres, który jest w tle, pokazuje wręcz coś przeciwnego, że jest cały czas bardzo duży potencjał do kontynuacji dalszych wzrostów tej spółki i spółka jest teraz dość dobrze wyceniona zgodnie z pięcioletnimi średnimi, nawet nieco poniżej pięcioletnich średnich. No i chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze bardzo interesującego. Proszę zwrócić uwagę, jak zachowuje się teraz cena spółki względem tego, co się działo w maju, kiedy poznaliśmy raport za wcześniejszy kwartał. I sytuacja jest dość analogiczna. Mamy ekstrema, które nie są jeszcze pokonane i bardzo podobna sytuacja miała miejsce w maju, więc moim zdaniem analogia do tej sytuacji, którą obserwowaliśmy 3-4 miesiące temu, jest bardzo, bardzo podobna. Dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że reakcja będzie optymistyczna i że generalnie wyniki tej spółki będą odczytane pozytywnie i że spółka będzie się zachowywać bardzo podobnie jak w ostatnich, po ostatnich wynikach, czyli mówiąc w skrócie, ja osobiście spodziewam się kontynuacji tendencji wzrostowej spółki Nvidia i że pociągnie to także inne spółki z branży oraz w ogóle szeroki rynek, czyli indeks Nasdaq i cały indeks Standard & Poor, który moim zdaniem też bardzo dobrze pokazuje i odzwierciedla to, jak zachowywały się spółki z szerokiego rynku w sytuacji, kiedy mieliśmy w maju ostatni odczyt wyników spółki Nvidia. Naprawdę sytuacja jest bardzo podobna do tego, co się działo w maju. Natomiast teraz inwestorzy boją się po prostu tego, że wyniki mogą być pretekstem do wywołania spadków, czyli powielenia się tych schematów statystycznych, które mówią o tym, że wrzesień to jest najgorszy miesiąc do inwestowania na rynku akcyjnym. No i zadaniem dzisiejszych wyników jest odpowiedzieć nam na to pytanie, czy naprawdę inwestorzy się tego boją, czy nastroje są na wzrosty, czy też na spadki. I tak będziemy interpretować wydarzenia, które będą miały miejsce już dzisiaj po godzinie 22 oraz w kolejnych dniach, które będą kończyły sierpień, kończyły ten tydzień i będą dawały nam perspektywę na początek września. Jeżeli rozpatrujemy zależności, które obserwowaliśmy w ostatnich latach na indeksie Standard & Poor, to pojawia się raczej coraz więcej sygnałów zachęcających do dalszych wzrostów niż dla spadków. Widać to na tym kolejnym wykresie. I przypominam, że jutro będziemy świadkami cotygodniowego raportu z rynku pracy, który też będzie nam zwiększał szansę na pozytywną odpowiedź na pytanie, czy popyt na ryzyko będzie atakować, ponieważ w grze są także obniżki stóp procentowych. Na chwilę obecną jest 135% prawdopodobieństwa klasycznej obniżki o 25 punktów bazowych. Dno cyklu obniżek stóp procentowych jest przewidziane na 9,3 klasycznego cięcia o 25 punktów bazowych. To dno ma wypaść w kwietniu 2026 roku, czyli mniej więcej stopy mają spaść w rejon 3,25%. Więc to są punkty odniesienia przed danymi z rynku pracy, które jutro będziemy obserwować. No i proszę zwrócić uwagę, że amerykańskie rentowności obligacji 10-letnich są w okolicach 3,80. Jest trudno rynkowi odbić od tych poziomów. Natomiast myślę, że obligacje teraz w szczególności patrzą i będą zwracały uwagę na odczyty danych o inflacji PCE. Ten ulubiony miernik inflacyjny Fedu poznamy w piątek i wtedy będą się decydowały losy rynku obligacyjnego. Natomiast warto zwrócić uwagę, jak na przestrzeni ostatnich 30 lat zachowywały się amerykańskie obligacje, kiedy rozpoczynał się cykl obniżek stóp procentowych. Ten wykres w tle pokazuje właśnie momenty startu cyklu obniżek stóp procentowych i zwykle zwiastowało to,
że w kolejnych miesiącach mieliśmy do czynienia z presją na rzecz wzrostu cen obligacji, czyli spadku rentowności. No i pytanie inwestorów jest takie, czy te schematy będą się także powielały w latach 2024-2026 i widać, że jest przestrzeń do tego, żeby rentowności naprawdę dalej wyraźnie spadały. Przypomnę także, że inwestorzy boją się, że kończąca się inwersja krzywej dochodowości, czyli różnica między obligacjami dwuletnimi a dziesięcioletnimi, będzie zwiastowała recesję amerykańskiej gospodarki. Jednak przypominam, że sytuacja obecna jest inna. Dlaczego? Ponieważ teraz obniżki stóp procentowych wynikać będą z dostosowania się tylko polityki monetarnej do spadającej inflacji, a nie będą wynikiem tego, że amerykańska gospodarka słabnie. Czy ta teza jest właściwa? Rozstrzygnie o tym rynek pracy. Dlatego też cotygodniowe raporty z rynku pracy, comiesięczne raporty będą teraz decydowały o tym, jaka będzie percepcja inwestorów. Ja jestem po stronie tych, którzy uważają, że strumienie krzywej dochodowości teraz nie będzie zwiastowało recesji i negatywnych zjawisk w amerykańskiej gospodarce, a przyszła ścieżka stóp inflacji w Stanach Zjednoczonych jest zobrazowana na tym przykładzie poniżej i widzimy, że systematycznie w kolejnych miesiącach inflacja ma spadać na coraz niższe poziomy i bardzo podobnie zachowują się swapy dotyczące papierów, które dyskontują właśnie zachowanie inflacji w perspektywie następnego roku dla Stanów Zjednoczonych. Kolejna ciekawa analiza dotyczy perspektyw amerykańskich wyborów prezydenckich. Goldman Sachs stworzył specjalny koszyk, w którym znajdują się aktywa, które powinny najlepiej performować, kiedy będzie zwyciężał prezydent Trump, oraz koszyk, który będzie najlepiej performował, jeżeli zwycięży kandydat demokratów. I w tym wypadku te percepcje Goldman Sachs faworyzują w ostatnich dniach rosnącą szansę na to, że kandydat demokratyczny zostanie wybrany na urząd prezydenta w kolejnej kadencji. A jak widzimy tutaj w opisie, ten koszyk składa się z firm z branży energii odnawialnej, producentów związanych z energią odnawialną, producentów pojazdów energii elektrycznych, a nawet przedsiębiorstw użyteczności publicznej. I raport sygnalizuje, że rynek walutowy zaczyna już mniej obawiać się o wojny handlowe i wyższe cła, czyli te największe ryzyka, które są kojarzone ze zwycięstwem Donalda Trumpa. Będziemy sobie śledzić, jak zachowują się te poszczególne koszyki. Goldman Sachs tworzy tego rodzaju narzędzia, które pozwolą nam lepiej zrozumieć percepcję inwestorów, więc z każdym kolejnym tygodniem będziemy nawracać do tego raportu. A bookmacherzy też w ostatnich dniach znowu zmniejszyli szansę na to, że Donald Trump zostanie prezydentem w Stanach Zjednoczonych. Widać to na tym kolejnym wykresie. Jest już tylko 47% szansy, że zostanie on prezydentem. I widać także, moim zdaniem, bardzo silne przełożenie się tych zjawisk, które widzimy u bookmacherów, gdzie są stawiane prawdziwe pieniądze na to, kto zostanie prezydentem, a zachowaniem Bitcoina. Przypominam, że Donald Trump bardzo serdecznie wypowiadał się na temat Bitcoina, więc każda informacja, która zwiększa prawdopodobieństwo, że zostanie on prezydentem, będzie odczytana pozytywnie przez kryptowaluty, w tym Bitcoina, a każda informacja zmniejszająca prawdopodobieństwo, że zostanie on prezydentem, zwiększa ochotę do sprzedaży kryptowalut, w tym Bitcoina. I wczoraj w nocy pojawiła się taka informacja dotycząca Roberta Kennedy'ego, który nie został wypisany z listy kandydatów na prezydenta w stanie Wisconsin i w Michigan. No to ma sprawiać, że w tych stanach, które są zaliczane do swing states, zmniejsza się szansa na to, że Donald Trump zostanie prezydentem. Stąd też taka gwałtowna reakcja Bitcoina, który w nocy dynamicznie spadł poniżej 60 tysięcy dolarów, a w chwili tworzenia tego wpisu znowu zaczynamy podchodzić pod ten poziom, więc widać, że moim zdaniem przełożenie jest naprawdę bardzo duże na Bitcoina i zmienność, która będzie wkrótce, też będzie wynikała przede wszystkim z informacji z amerykańskiej polityki, a w drugiej kolejności z globalnego nastawienia na rzecz ryzyka albo awersji na rzecz ryzyka. Dzisiaj obserwujemy lekkie umocnienie amerykańskiego dolara. Jesteśmy cały czas nad poziomem 1,11.
Poziom kluczowy to jest 1,11 oraz poziom 1,1070. Tam przebiega średnia 200 sesyjna na wykresie tygodniowym. Wyniki NVIDII mogą wpłynąć pośrednio na wycenę amerykańskiego dolara, ale przede wszystkim raport z rynku pracy, który poznamy jutro, będzie decydował o kształcie świecy w ujęciu tygodniowym oraz inflacja, którą poznamy w piątek. Więc jeszcze wszystko jest możliwe. Natomiast umocnienie amerykańskiego dolara to jest oczywiście negatywna wiadomość dla surowców, więc dzisiaj mamy korekty na rynku surowcowym. Natomiast jeżeli chodzi o złoto, to tutaj widzimy prognozy, co będzie się działo prawdopodobnie z rynkiem złota, jeżeli stopy procentowe będą obcinane. Jeżeli będą obcięte do poziomu 3,87, to w takiej sytuacji Bloomberg sygnalizuje, że złoto będzie po średniej cenie handlowane 2841 dolarów. Jeżeli stopy procentowe spadną do poziomu 3,12, gdzie teraz widzimy, gdzie rynek teraz widzi dno cyklu obniżek stóp procentowych na początku drugiego kwartału 2026 roku, to cena złota średnia ma według prognoz wynieść 3229 dolarów i zobaczymy, czy te prognozy się sprawdzą. Co jest ciekawe, na wielu rynkach mamy umocnienie, na wielu rynkach widać korekty, natomiast indeks DAX zbliża się do swoich maksimów wszechczasu. Widać to po prostu siłę bardzo, bardzo wyraźną. Widzimy, jak negatywnie odbija się na francuskiej giełdzie wynik wyborów, który miał miejsce prawie już 2 miesiące temu. Słabość francuskiego parkietu widać jak na dłoni względem europejskich akcji. Widać coraz większą siłę funta brytyjskiego względem amerykańskiego dolara. Pojawiają się informacje o wielkich zakładach na rzecz dalszego wzrostu funta brytyjskiego przez hedge fundy. I na koniec polskie aktywa, które też przeżywają negatywne chwile, nie tylko z powodu tego, co się dzieje na eurodolarze, ale przede wszystkim informacji dotyczących tego, że mamy zaakceptowany szkic budżetu na 2025 rok, który się po prostu nie podoba inwestorom. No i widzimy negatywne reakcje na polskich obligacjach, na rynku polskiego złotego. No i pewnego rodzaju strach też widać na warszawskim parkiecie. Jednak przypominam, polski złoty, w szczególności mniej więcej 70% siły albo słabości polskiego złotego wynika z zachowania eurodolara, więc dopiero jeżeli będziemy świadkami mocnych spadków eurodolara, to wtedy będzie szansa na mocniejsze, silniejsze osłabienie polskiej waluty. Bez tego będzie naprawdę bardzo trudno osłabić polskiego złotego. Więc opory, na których teraz się znajdujemy na parze euro do złotego, czyli poziomy 4,30 i trochę wyżej, wyglądają na bardzo mocne w krótkiej perspektywie czasu oraz poziom 3,88-3,90 na dolar złoty. Na warszawskim parkiecie stabilizacja i prawdopodobnie dopiero jutro czeka nas jakaś podwyższona zmienność. Tak wygląda moim zdaniem sytuacja. Przypominam i zachęcam, dzisiaj o 22:00 będzie specjalny live z komentarzem na żywo do wyników NVIDII po godzinie 22:00, więc zapraszam wszystkich na kanał. Informuję, że i przypominam, że partnerem tego odcinka był Dom Maklerski XTB. Tam na dole w opisie i w komentarzu są jego trzy bardzo interesujące, moim zdaniem idealne do tej sytuacji, w której teraz się znajdujemy, materiały edukacyjne. Jak szukać okazji inwestycyjnej w takiej sytuacji jak teraz, jak myślą profesjonalni traderzy oraz mistrzowie inwestowania. Naprawdę zachęcam każdego do tego, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Dzięki za spotkanie, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. I jeszcze raz, widzimy się dzisiaj o 22:00, więc zachęcam każdego do przybycia na kanał i do aktywności podczas naszego spotkania. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu i udanych wakacji. Cześć!